Nie zawsze trzeba robić więcej, żeby żyć lepiej. Czasami chodzi o coś wręcz odwrotnego, o robienie mniej. I can't focus on what needs to get done. I'm on notice, hoping that it'll run. Jest pewna rzecz, na którą zwłaszcza młodzi ludzie tracą masę czasu. Nie chodzi tu o social media, chociaż to też by pasowało. To, o czym chcę dziś mówić, to przejmowanie się. A konkretniej nie przejmowanie się. Dlatego nie przedłużając, opowiem Wam o 10 rzeczach, którymi przestałam się przejmować. Pierwsza. To, że dopiero uczę się nagrywać, uczę się edytować, uczę się montować. To cóż, coś, co zajmie mi trochę czasu. To nie znaczy, że chcę przestać i zrezygnować. Druga. Ilość kalorii w posiłkach. To dla mnie spora sprawa, bo zmierzyłam się w życiu z zaburzeniami odżywiania. To była długa droga i na pewno nie jest to rzecz, którą robi się od tak i nie jest to też rzecz, którą pokonuje się samodzielnie. Ale obecnie rzeczywiście nie przejmuję się tym, ile coś ma kalorii, nie sprawdzam tego i nie na tym bazuję to, co w danej chwili jem. I to jest coś, co zaoszczędziło mi masę czasu i niesamowicie poprawiło moje samopoczucie. Trochę mi nie wyszło. Trzecia rzecz, którą przestałam się przejmować. Pierwsze strony zeszytów. Brzmi absurdalnie. No, pewnie dlatego, że takie to jest. Niemniej jednak to jeden z moich ulubionych zeszytów, co wcale nie oznacza, że w tym zeszycie cokolwiek jest. I to się ze sobą bardzo mocno łączy. Otóż uznałam ten zeszyt za tak piękny, że pierwsza strona też powinna być piękna. Dlatego ten zeszyt ma przede wszystkim bardzo dużo wyrwanych stron. Jednakże jest to rzeczywiście rzecz, którą przestałam się przejmować. I trochę dla uczczenia tego, pierwsza strona mojego ostatniego dziennika zaczyna się właśnie od listy rzeczy, którymi przestałam się przejmować. I to ta lista tak naprawdę zainspirowała dzisiejszy filmik. Czwarta. Szkoła. Jakiś rok temu udało mi się w końcu uwolnić całkowicie od tego widma szkoły, które pokazywało mi się na każdym kroku. Chociaż udało mi się uciec do szkoły alternatywnej, zająć się edukacją domową i ogólnie troszkę wziąć życie w swoje własne ręce, to mimo wszystko gdzieś z tyłu żyła we mnie ta perfekcyjna uczennica, która nawet podążając zupełnie inną ścieżką i tak chciała mieć najlepsze oceny. Więc cieszę się, że udało mi się z tym pożegnać i dzięki temu raczej bezstresowo zakończyć liceum. Piąta. Makijaż. A raczej jego brak. Co da się zauważyć? Nigdy nie używałam za bardzo makijażu. Dostawałam z tego powodu trochę przytyków. A obecnie zaprzyjaźniłam się z tym. But now I own the fact that I'm a no-makeup kind of girl. Shit, said it in English. Can I just like put subtitles? Like here? Like, my brain just does that. Sześć. Wyglądanie głupio na zdjęciach. Czy tam na filmach. Meritum jest tak naprawdę takie, że po prostu bałam się zdjęć. Bałam się tego, że mnie upokorzą, bałam się, jakie komentarze wywołają. Jakiś czas temu udało mi się z tym wszystkim oswoić i po prostu mieć na to w większości przypadków wywalone. Oszczędziło mi to takiej kosmicznej ilości niezręcznych sytuacji i też takiego poczucia dyskomfortu, które towarzyszyło mi prawie cały czas, kiedy ktoś wyciągał telefon, że cieszę się, że udało mi się to przepracować. 7. Samotne podróże. To jest coś, czego trochę się bałam, kiedy byłam nieco młodsza.
i wydawało mi się to bardzo przytłaczające. Nie rozumiałam też za bardzo, jak można się cieszyć z samotną podróżą, no bo wiecie, nie macie kogoś obok, nikt was nie wspiera w tym wszystkim, jesteście skazani na siebie. A potem zaczęłam jeździć, podróżować coraz więcej, i po prostu się do tego przyzwyczaiłam. Z czasem nauczyłam się to doceniać. Obecnie samotne podróże to jedna z moich ulubionych rzeczy. 8. Lubienie nieambitnej muzyki. To jest coś, z czym miałam tak ogromny problem. Tak bardzo nie byłam w stanie przełknąć tego, że może mi się podobać coś poza tym, co kiedyś zdefiniowałam jako jedyna prawdziwa, właściwa, dobra muzyka. Tak teraz mnie to bawi, ale było to dla mnie naprawdę ogromnym problemem. Myślę, że miało to jakiś związek z tym, że w pewnym momencie wpadłam bardzo mocno w rockowo-metalową kulturę, która tak bardzo, jak ją lubię, cechuje się tym, że czuję się o wiele, wiele lepsza od wszystkich innych muzycznych subkultur. Również w domu słuchanie muzyki innej niż rockowej było po prostu uznawane za bycie prostakiem, który nie ma gustu, więc trochę mi się to zinternalizowało. Ale obecnie mieszam rock, metal, jazz, blues z tym perfidnym popem, którego kiedyś tak bardzo się wstydziłam. 9. Ludzie, którzy mnie wykorzystują. Kiedyś miałam bardzo dużo relacji, które tak naprawdę były dość mocno jednostronne. Ja dawałam z siebie dużo, a druga osoba niewiele dawała mi w zamian. I nie chodzi tutaj o to, że oczekuję szczególnych rzeczy za to, że się z kimś zadaję, tylko po prostu o to, że moja energia była kompletnie przejadana przez daną osobę, a ja zostawałam z absolutnie niczym i niemożliwością polegania na tej osobie. Takimi osobami nauczyłam się już nie przejmować i nie tracić na nie czasu. Wolę inwestować mój czas i energię w wartościowe relacje, takie, które dają mi coś i które dają coś innym. 10. Moja przyszłość. To jest coś naprawdę dużego. Coś, przez co nie spałam po nocach, coś, co wydawało mi się absolutnie niemożliwe do uporządkowania, i coś, co widziałam w najczarniejszych barwach. Na szczęście udało mi się powolutku. W ciągu ostatniego roku zaczęłam sobie jednak znacznie bardziej ufać. Nie wiem jeszcze, co dokładnie będę musiała zrobić, ani w jakim momencie, ale to nie znaczy, że się z tym nie uporam. Wiem, że dam radę i wiem, że zawsze coś wykombinuję. I tak naprawdę chodzi tutaj o to, że nie ma jednej ścieżki. A kiedyś strasznie martwiłam się tym, że tak ogromnie nie chcę iść na studia. A myślałam, że w związku z tym będę skazana na bycie trochę takim społecznym wyrzutkiem. Ale w międzyczasie trochę zmieniło się moje podejście do tego i też odkryłam, że tak naprawdę świat wygląda zupełnie inaczej, jeśli jesteś w stanie udowodnić, że to, co robisz, ma jakąś wartość, to ten papier nie zawsze jest potrzebny. Okej, to na koniec, jako taki bonus, rzecz 11, nad którą obecnie pracuję, czyli to, co myślą o mnie inni ludzie. To jest zdecydowanie work in progress, a to jest coś, co zajmie mi jeszcze trochę czasu, może całe życie, ale jest już lepiej niż było i wiem, że będzie jeszcze lepiej. A wy? Czym przestaliście się przejmować? Albo czym chcielibyście przestać się przejmować? Jestem ciekawa. Koniecznie opowiedzcie mi w komentarzach. But I'm misdiagnosed, 'cause I'm a stalker. I seen all of your posts, and I'm just tryna play it cool now. But that's not what I wanna do.